Odpoczynek. Nareszcie przyszedł czas wielkiej wędrówki. Chcecie sprawdzić, czy jestem dobrze spakowana? Mam wodę, zapałki, książkę, plastry, chleb na kanapki i płaszcz przeciwdeszczowy. Zapytacie, po co mi te rzeczy? Skoro nie przydadzą się mi, to może komuś, kto jedzie razem ze mną? Powiedzieliśmy już, że Pan Jezus szczególną troską otacza ludzi chorych i cierpiących. Kiedy jeszcze chodził po ziemi, nie unikał ludzi dotkniętych nawet najcięższymi chorobami. Pan Jezus nie tylko się z nimi spotykał, ale także niósł im pocieszenie, dając im siłę i ulgę w cierpieniu, a nawet przywracając im zdrowie. Dziś kapłani, będący następcami apostołów, mogą ludziom chorym udzielić sakramentu namaszczenia chorych. Podczas sakramentu namaszczenia chorych Bóg leczy duszę chorego, daje mu ulgę w cierpieniu, a czasem właśnie przywraca zdrowie ciała. Sakrament namaszczenia chorych służy nie tylko ludziom umierającym. Mogą go przyjąć wszyscy ciężko chorzy i cierpiący wierni. Proszą o niego również osoby w przypadku duchowego cierpienia lub przed operacją. Można go przyjąć tak często, jak człowiek tego potrzebuje. Sakramentu namaszczenia chorych może udzielić kapłan lub biskup. Namaszcza on czoło i dłonie chorego poświęconym olejem, wypowiadając przy tym formułę. Do obrzędu używa się oleju chorych poświęconego przez biskupa w Wielki Czwartek. Boże mocy i obrono Twego ludu, Ty stworzyłeś olej, symbol siły. Racz pobłogosławić ten olej. Kiedy człowiek czuje, że odchodzi, na pewno odczuwa spokój, że teraz ma pełnię sakramentów. Idzie w ostatnią podróż. Woda. Chrzest. Plastry, pokuta i pojednanie. Chleb, Eucharystia. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Zapałki. Bierzmowanie. Pismo Święte. Małżeństwo albo kapłaństwo. Plecak
spakowany. Czas rozpocząć nową drogę.